Domety.pl to cykl imprez sportowych, ale to również przestrzeń, w której chciałbym, aby pojawiali się ludzie, którzy opowiadają o swoim celu, o swojej mecie, o swoim dążeniu do osiągnięcia tej mety. To może być różna meta, bo to może być zrzucenie kilogramów tych z nadwagą, bo to może być osiągnięcie jakiegoś celu, czyli wspięcie się na jakiś wysoki szczyt, czy może również przepłynięcie jakiejś dużej odległości, przejechanie na rowerze iluś set kilometrów, albo zaliczenie triatlonu, albo może nawet pobiegnięcie 5 kilometrów, jak chociażby podczas piątki nad Radują w Pruszczu. Ale to też czasami są inne wyzwania i dzisiaj między innymi o tym opowiadać będzie mój gość Piotr Rutkowski. Piotrek, witaj, dzień dobry. Jesteś triatlonistą, jesteś biegaczem. Od kiedy te pasje, aktywne pasje wypełniają twoje życie? Dzień dobry, witam ciebie Tomku, witam wszystkich słuchaczy, witam naszą brać sportową, biegową, triatlonową i uprawiającą każdy inny sport. Ja zainteresowałem się sportem trochę z musu, to był 2000, jeśli dobrze pamiętam, 10 rok. Z musu dlatego, że naturalna taka odporność, czy może kondycja organizmu, którą gdzieś tam miałem, poczułem, że zaczyna mi się kończyć. Zadyszka przy podbiegnięciu, gdzieś tam coś skrzypnęło w stawach i tak dalej. Pomyślałem, o, najwyższy czas zabrać się za jakieś regularne ćwiczenia i dbałość o tężyznę fizyczną. No i wtedy pomyślałem sobie o tym, żeby może jakieś skłosze, jakieś sale gimnastyczne, jakieś karnety na siłownie, fitnessy i tak dalej, ale znając swój słomiany zapał do wszystkiego, pomyślałem, nie no, skończy się na zakupieniu karnetu, w związku z tym zróbmy coś najprostszego, bo i tak pewnie tego nie będę robił, a tym najprostszym czymś było założenie butów biegowych, nawet nie biegowych, założenie butów, które miałem w szafce, bo one były kompletnie niebiegowe, to były bardziej trekkingowe buty i pobiegłem wtedy chyba ze 3 czy 4 kilometry, to był chyba jakoś lipiec czy sierpień 2010. Tak się zaczęło i tak zostało w różnej formie, w różnych odsłonach do dzisiaj. Ta symboliczna 40 zmienia rzeczywiście w życiu wiele. Człowiek patrzy z perspektywy na to, co osiągnął, co zrobił i myśli sobie, no dobrze, wszystko się kręci, wszystko jest w porządku, ale coś z moją aktywnością trzeba zrobić. Trzeba się obudzić, pobudzić i zacząć żyć aktywnie. Biegałeś, od biegania przeszedłeś do triatlonu. To już kolejny etap twojego wtajemniczenia i kolejny etap wyzwań. I szło ci całkiem przyzwoicie. Tak, mniej więcej po 5 latach biegania czegoś mi zabrakło, chociaż bieganie kocham, jakby przechodząc w tryb biegowy, po prostu czuję, że wchodzę w jakiś taki inny świat, mój organizm wchodzi, także kocham bieganie. Natomiast w wymiarze sportowym czegoś mi już zaczęło brakować, trochę mnie samo to bieganie zaczęło nudzić i gdzieś tam tu czy ówdzie gdzieś docierały do mnie sygnały do triatlonu i pomyślałem sobie tak, rower bardzo lubię, pływanie bardzo lubię, no to triatlon, zabieram się za triatlon. I zaczęło się od amatorskiego startu w Stężyce w 2015 roku, zdaje się. To była 1/4. Wystartowałem wtedy z Bartoszem, z moim synem, o którym zaraz będziemy rozmawiali. Bartosz mi wtedy dokopał niemiłosiernie, bo wyprzedził mnie, ja miałem 2,55, on miał 2,43 na ćwiartkę. Był znakomitym biegaczem, był znakomitym pływakiem, bo od dziecka trenował pływanie, w związku z tym bardzo dużo zarobił na pływaniu, bardzo ładnie poszedł rower, a to, co byłem w stanie odrobić na bieganiu, to już było za mało, żeby go dogonić, także to był taki mój pierwszy start. No i tak w tym triatlonie zostałem, potem było coraz więcej tego triatlonu, potem pojawiło się takie pup amatorsko łamane przez profesjonalnie trenowanie triatlonu w trójmiejskiej drużynie F3 Team, gdzie poznałem wielu wspaniałych ludzi, wielu wspaniałych przyjaciół, z którymi utrzymujemy kontakt do dzisiaj. Lata 2017-18 to było takie niezwykle intensywne trenowanie triatlonu, po kilkanaście treningów w tygodniu. No wtedy wiadomo, co z każdym startem staram się poprawiać swoje rezultaty, chociaż w triatlonie wiecie, że to nie jest takie proste, dlatego że każdy start, każda trasa jest inna i tak jednych zawodów do drugich nie można wprost porównywać. Ale tak, było tego triatlonu bardzo dużo i ten triatlon niestety skończył się 1 stycznia 2019 z dniem, w którym Bartosz miał wypadek. Wtedy ten sport na dosyć długi okres, prawie 2 lata, on praktycznie w ogóle został zamrożony, a ostatnie 2 lata wracamy do sportu już z Bartoszem w zupełnie nowej formule.
My czekaliśmy z taką belką, która jest tym podpisem, który ciebie anonsuje, który mówi o tobie bardzo krótko i treściwie. Piotr Rutkowski, drodzy Państwo, biegacz, triatlonista, który walczy o życie syna. Specjalnie to wyeksponowaliśmy, bo wspomniałeś o wypadku. Tragiczny wypadek, który spowodował, że twój aktywny syn, twój pełen życia młody człowiek, nagle. Co się stało nagle? Trudno mi nawet ubrać to w słowa. Upadek z wysokości i osoba, która od dziecka była bardzo, bardzo zaangażowana w sporcie. On jako dzieciak w szkole podstawowej zaczął trenować pływanie w sekcji pływackiej. Przez wiele lat trenował, startował w zawodach pływackich. Stąd całe życie on był w tym bardzo, bardzo blisko z wodą związany. Potem przerodziło się to w treningi taekwondo, ileś kilka lat sekcji taekwondo. Potem było też wspólnie ze mną bieganie. Kilka razy zahaczył też o triatlon, między innymi właśnie ta Stężyca, o której wam wspominałem, 2015 rok. Ale ostatnie 2-3 lata przed wypadkiem, to był mniej więcej gdzieś tam 2017-18 rok, to były bardzo intensywna praca na siłowni. To tam się znalazł ten swój wymiar sportowy w siłowni. No i to jest jakby dzieciak, chłopak. Wtedy w momencie wypadku miał 25 lat, w tej chwili prawie 29. 29 już, bo właśnie kilka dni temu, 23 lutego, miał urodziny. Cały czas będąc w sporcie po wypadku, jesteśmy głęboko przekonani, że to całe życie w sporcie pomogło mu przeżyć. A belka, którą mnie podpisaliście, walczy o życie. W tej chwili ja bym może delikatnie ją zmodyfikował. W tej chwili walczę o powrót do zdrowia, powrót do samodzielności, bo życie Bartka udało się uratować wbrew rokowaniom lekarzy, którzy przez pierwsze kilka miesięcy nie dawali nam praktycznie żadnych, nie dawali Bartoszowi żadnych szans na przeżycie. Na szczęście on zawalczył, przeżył, a w tej chwili to, co robimy, to walczymy o jego powrót do sprawności i daj Boże, kiedyś w przyszłości do samodzielności. Tak będzie, Piotrek, tak będzie. My w to wierzymy, chociaż rokowania były przerażające. 1 stycznia dostajesz telefon, dzwoni lekarz i mówi, że są niewielkie szanse, żeby Piotrek przeżył, nie mówiąc już w ogóle o tym, żeby wrócił do jakiejkolwiek sprawności. Tak, lekarz mówił, że nie ma żadnych szans. Powiedział wręcz, bo to była rozmowa, Słowacy dzwonili, w związku z tym rozmawialiśmy po angielsku, powiedział: "There is nothing we can do for your son", czyli nic nie możemy już zrobić dla pana syna, bo jakby stan śmierci mózgu, czy tak zwane 3 punkty w skali Glasgow. Osoby, które znają się na medycynie, nieco wiedzą, to znaczy brak jakichkolwiek odruchów neurologicznych. Więc taki był nasz punkt startu. I te kilka miesięcy to była rzeczywiście walka o życie, wyprowadzenie go ze śpiączki, w której przez kilka miesięcy był. No a potem, kiedy już zaczął wracać do nas, kiedy pojawiły się pierwsze słowa, kiedy pojawiły się sygnały pokazujące, że rozumie to, co się do niego mówi, zaczyna odbierać sygnały z otoczenia, reagować na nie, no to wtedy już przekształciło się to z walki o życie na naszą walkę o powrót do zdrowia, o powrót do samodzielności, powrót do sprawności, która trwa i pewnie będzie trwała całe życie, bo taka jest natura ratowania, wspierania pacjentów neurologicznych. To jest praktycznie, można powiedzieć, to jest maraton albo ultramaraton. Trzeba się nastawić na całe życie bycia w tej rehabilitacji. To jest ultramaraton z pewnością. To jest maraton, który będzie miał swoją, mam nadzieję, fantastyczną metę, cel, który osiągniecie na nogach. Mam nadzieję, że to będzie ta meta, którą przekroczy Bartek biegnąc, a przynajmniej idąc, bo już te małe kroki stawiacie. Na razie stawiasz ty te kroki, ale Bartek ci dzielnie towarzyszy i już nawet dopinguje. Pokażmy zdjęcia z imprez, które już zaliczyliście, bo ty, Piotrek, postanowiłeś wrócić do sportu, postanowiłeś właśnie przez sport rehabilitować, aktywizować, uzdrawiać swojego syna. Tak, to było takie dosyć istotny moment w naszym życiu, w momencie, kiedy Bartek był na Ojomie na Słowacji, kiedy no de facto odchodził zdaniem lekarzy. Ja obiecałem mu, rozmawiając gdzieś tam z nim, oczywiście on wierzę, że na poziomie duchowym mnie słyszał, mówiłem: "Jeżeli zostaniesz z nami, to obiecuję ci, że wystartujemy jeszcze razem w zawodach".
No i spełniam tę obietnicę. W momencie, kiedy jakby po wypadku pierwszy okres to było ratowanie jego życia, a potem, kiedy już był w troszeczkę lepszej formie, kiedy można byłoby go zabrać na sport, przyszła pandemia i praktycznie na długi okres było wszystko wyłączone, żadnych zawodów sportowych i tak dalej. Natomiast ostatnie 1,5 roku, czyli 2022 rok, kiedy i teraz 2023, który jest bardzo aktywnie planowany, pewnie za chwilę będziemy o tym mówili. To już możliwość powrotu do sportu i dlatego my zaczęliśmy też startować w zawodach. Dzięki no, bardzo istotnej pomocy naszych przyjaciół z grup sportowych, z Pruszcz Biega, Straszyn Biega, ale nie tylko, również innych przyjaciół spoza świata sportowego, udało nam się kupić taki profesjonalny wózek biegowy X-Rower i dzięki temu wózkowi możemy startować zarówno w zawodach biegowych, jak i w zawodach triatlonowych. I tak jak tutaj te zdjęcia, które w tle Państwo widzicie, to są zdjęcia z naszego startu 17 lipca w Elblągu w triatlonie, Garmin Iron Triathlon. Widzicie, płynięcie to było płynięcie w pontonie. Ja po prostu płynęłem, miałem taką specjalną neoprenową kamizelkę na sobie i byłem podłączony taką taśmą do pontonu i holowałem ten ponton. To było tam 500, około 500 metrów płynięcia. Widzicie tutaj trzech moich, akurat na zdjęciu teraz widzicie na środku trzech moich kumpli, triatlonistów, przyjaciół, którzy asekurują nas w tej wodzie. A ja dzięki temu miałem ogromny komfort płynięcia, nie patrząc na to, czy Bartek jest bezpieczny. Bo wiedziałem, że mając tych trzech takich wyjadaczy obok siebie w wodzie, jest bezpieczny, a ja mogłem spokojnie sobie płynąć. Potem kolejny etap w triatlonie to jest rower. Podpinamy ten wózek poprzez taki specjalny dyszel. Widzicie, tu jest moment, kiedy wyjmujemy Bartosza z pontonu, wsadzamy go do wózka. Wózek jest już podpięty do roweru, a tutaj widzicie na zdjęciu, jak kończymy etap rowerowy. Zbiegamy do strefy zmian. Ja go ciągnę na rowerze. Na takim specjalnym dyszlu jest przymocowany wózek. I wreszcie trzeci etap, to jest etap biegowy. O, tutaj widzicie rower, biegnę, za sobą ciągnę Bartka. Ten cały nasz zestaw, może powiem, rower, wózek, Bartosz i ja waży około 180 kg mniej więcej. Ja mam około 63-4 kg wagi, więc moje, że tak powiem, czwórki muszą to uciągnąć na rowerze. A ręce, nogi, pośladki, grzbiet upchać, dopchać na biegu. No a potem ta trzeci etap to etap biegowy 5,5 km. Tutaj widzicie, jesteśmy na mecie. Cieszymy się bardzo, bardzo z naszych medali. No to taki wzruszający moment, kiedy się przytulam do Bartka, to takie łzy mi się zakręciły w oczach, nie ukrywam, bo to był nasz pierwszy start w triatlonie. Tutaj widzicie, biegniemy. Trzech moich kumpli, trzech moich przyjaciół, triatlonistów, towarzyszy nam w biegu. No i dobiegamy na metę. Ja bardzo ostrożnie planując ten start w triatlonie, zakładałem, że zrobimy go w 3 godziny. No i wow, szał na mecie, dlatego że zrobiliśmy to w 2 godziny i 3 minuty. Całe zawody, więc no, urwałem godzinę z tego, co planowaliśmy, więc chyba mocno niedoszacowałem naszych możliwości. No i teraz wracając do tego, Tomku, co mówisz, tak, znaczy w naszym duecie, w tej chwili w duecie sportowym, zarówno triatlonowym, jak i biegowym, mamy dwa silniki. Jeden to jest taki silnik mięśniowy, który stanowię ja, a drugi to jest silnik energetyczny i sercowy, który stanowi Bartosz, bo on daje nam napęd w tym zespole. On krzyczy: tato, ognia, do przodu, gazu, gazu, szybciej, 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 a ja już tam zawęża mi się pole widzenia, pot zalewa oczy, ledwo przebieram nogami, a on tu: szybciej, szybciej, tato, dawaj go, gazu. No więc to jest ten ogień, który nas napędza. Tak to wygląda w praniu, jak widzicie na zdjęciach. Niektórzy, Piotrek, mówią, że gdzie nogi nie dadzą rady, tam głowa pociągnie, ale ja to zawsze rozwijam, rozbudowuję o stwierdzenie, że gdzie nogi nie dadzą rady, gdzie głowa nie wystarczy, to zawsze serce. Serce i ta energia z serca płynąca jest po prostu na wszystko mocna i na wszystko najlepsza. Opowiadasz to z uśmiechem, opowiadasz to teraz z takim z bardzo mocnym zaangażowaniem, ale nie zawsze było tak, że śmiech był na twarzy. Łzy pewnie co chwila się pojawiały i taka bezsilność i pewnie też chwilami zwątpienie. Ale jednak wbrew wszystkiemu, co dookoła się działo, wbrew nawet diagnozom lekarzy, powiedziałeś, że dasz radę. Obiecałeś Bartkowi, że pomożesz mu wrócić do formy i pracujecie ciężko. Wasze życie to jest jedna wielka rehabilitacja i jedno wielkie cały czas z dnia na dzień podążanie w kierunku tej mety, którą macie jedno wyraźnie określoną.
Po prostu Bartek musi stanąć na nogi i musi zacząć funkcjonować normalnie. Tak, 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 tak. Bardzo, bardzo ładnie to ująłeś. Tak, całe nasze życie jest tak naprawdę jedną wielką rehabilitacją i ta rehabilitacja stanowi osnowę do wszystkiego innego. Zarówno sport, jak i praca zawodowa i życie domowe, wszystko tak naprawdę jest dostosowane do rehabilitacji. Tak, odpowiadając na twoje pytanie, uśmiech i gorsze momenty, tak, zdecydowanie tak. Jest 4 lata ciągłej opieki nad Bartkiem bez dnia urlopu, to jest coś, co no nie będę ukrywał, że zawsze mam uśmiech na twarzy. Tego uśmiechu z czasem staje się coraz więcej, dlatego że po pierwsze Bartosz się poprawia, po drugie ja sobie staram się cały czas poprzestawiać w głowie pewne rzeczy, ale początki były bardzo ciężkie, bo jak lekarze ci mówią, że twoje dziecko umiera, no to wiadomo, jak zareaguje każdy normalny rodzic, to bardzo delikatnie powiem, to nie jest fajne. W związku z tym na początku skończyło się na wizyty, zaczęła się, jak już wróciliśmy po kilku tygodniach, bo wypadek miał miejsce na Słowacji, wróciliśmy z tego słowackiego jomu po 5 tygodniach specjalnym samolotem medycznym do Polski, kiedy ten tryb maximum attack, kiedy walczyliśmy o życie, można było zamknąć i przeszliśmy do takiego bycia tu w domu, w szpitalu, no to ja wylądowałem po prostu u psychiatry na lekach antydepresyjnych, no bo nie byłem w stanie się ruszyć, nie byłem w stanie zostać z łóżka w pewnym momencie, a trzeba było dalej działać wokół Bartka. Ale dosyć szybko po kilku miesiącach odstawiłem te leki, bo pomyślałem sobie, że to nie jest metoda na powrót do normalnego życia, którą chciałbym uskuteczniać, chociaż oczywiście zarówno lekarze, psychiatrzy w tej chwili mówi się dużo o depresji, to jest rzeczywiście bardzo poważna choroba w mediach i różne znaczące osoby odzywają się i coming outy w tym zakresie robią. Tak, ja również miałem taką krótką depresję. Lekarze, psychiatrzy, zarówno jak i leki są po to, żeby nam pomagać, natomiast warto też się zastanowić, żeby znaleźć sobie w życiu inne silniki, inne cele i gdzieś tam wyznaczyć sobie tą swoją metę, żeby dostać takiego kopa w życiu, żeby poprzez inne metody, poprzez taką pozytywną motywację wrócić do normalnego, innego już, ale normalnego, pięknego funkcjonowania i z całą energią zaangażować się z powrotem w życie. Być może trochę w pracę zawodową, ale też po prostu w życie, po prostu w życie. Bartosz jest twoją dopaminą, która działa coraz mocniej? Tak, 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 zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To jest potężny silnik, który nas napędza. Mamy jasno postawione cele. Ten rok takie. Zeszły rok, rok 2022 był takim rokiem, kiedy weszliśmy w sport. To był pierwszy triatlon, to był we wrześniu pierwszy start biegu Westerplatte, a na ten rok wraz z firmą Domety mamy bardzo ambitne plany startowe. No właśnie, będziemy o nich teraz mówić, pokazując filmik, który jest z wspomnieniem tego elbląskiego startu. On tam będzie w tle się jeszcze raz nam pokazywał, a my opowiedzmy, że zaczynacie tegoroczny sezon od startu w Pruszczu Gdańskim, u siebie. Tak. Tak, tak, Domety zaprosiło nas na start. Startujemy w biegu na 5 km 19 marca. To jest pierwszy nasz start w tym roku, otwarcie sezonu. Startujemy u siebie w swoim mieście, z czego się bardzo, bardzo, bardzo cieszymy. Na pewno będziemy mieli wielu naszych przyjaciół, sąsiadów na trasie i liczymy na mocne kibicowanie. No a potem budujemy plany startowe. Chcemy to mądrze poukładać i kilka jeszcze fajnych startów zrobić. O nich będziemy opowiadać się z czasem, oczywiście będziemy też informować o tym, gdzie będzie można was zobaczyć. Piotrek, moglibyśmy bardzo długo opowiadać waszą historię, moglibyśmy długo opowiadać wszystko, co związane jest z powrotem stopniowym do zdrowia Bartosza, ale zostawmy to na kolejne spotkania, bo będziemy mieli jeszcze, mam nadzieję, okazję, żeby o tym wszystkim opowiadać, bo to jest taka motywacja, która jest niezwykła, to jest taki kop energii, którą macie w sobie, tego pozytywnego myślenia, tej wiary, która myślę może wspomagać wielu, którzy ten filmik, mam nadzieję, obejrzą i naszą rozmowę. Piotrek, jest też przy okazji prośba, aby wam pomóc, bo to jest bardzo duże obciążenie dla waszej rodziny finansowe. Rehabilitacja kosztuje, ale jest szansa, że może wśród naszych odbiorców, może wśród tych, którzy oglądają nasz film, znajdzie się ktoś, kto będzie chciał chociaż niewielką kwotą wspomóc, bo to jest ważne. Trzeba cały czas regularnie pracować, a to wszystko kosztuje.
Tak, bardzo dziękuję za tę deklarację. Rzeczywiście koszty rehabilitacji Bartosza w tej chwili wynoszą około 15-20 tysięcy złotych miesięcznie i to miesiąc w miesiąc. Od 4 lat ponosimy takie koszty, a w poprzednich miesiącach było tych kosztów jeszcze znacznie więcej tak naprawdę, bo i też było 7 podań komórek macierzystych, każde podanie to 20 tysięcy, także 150 tysięcy na same komórki macierzyste wydaliśmy. Więc zważając też na to, że ja się zajmuję Bartoszem cały czas 24 godziny na dobę i moje możliwości pracy wynikające z tego jakby są bardzo mocno ograniczone, no i te koszty rzeczywiście są ogromne. No, możliwość wsparcia ze strony państwa jest ograniczona. No, tak to jest skonstruowane w tym momencie u nas. W związku z tym cała ta rehabilitacja to jest koszt prywatny, koszt, który musimy wykładać z naszych środków. Jeżeli ktoś zechce nas wesprzeć, zapraszamy na stronę bartekzdrowi.pl. Mamy też swój profil na Facebooku Bartek Zdrowy, gdzie pokazujemy na bieżąco, jak idzie rehabilitacja Bartka, gdzie pokazujemy na bieżąco też, jeżeli startujemy gdzieś, pokazujemy też informacje ze naszych i przygotowań, i samych startów. Można też znaleźć na miarę na naszą zrzutkę, gdzie tam pozyskujemy środki na rehabilitację Bartosza, więc każda złotówka się liczy. Bardzo z góry dziękuję za ewentualną wolę wsparcia. Piotrek, trzymajcie się, bądźcie dzielni, walczcie. Nie wiem, czy określenie Ironmani w waszym przypadku jest wystarczające. Wy jesteście ludźmi, którzy są chyba z karbonu, a może z czegoś jeszcze bardziej trwałego, niezniszczalni. Idźcie do przodu, tak aby się odbudować, tak aby rzeczywiście ta meta kiedyś była przebiegnięta przez ojca i syna. Ojca, który tak kocha, który tak walczy o swojego syna, że te ostatnie 4 lata swojego życia poświęcił tylko i wyłącznie temu, żeby powrócił do zdrowia Bartosz. I mam nadzieję, że też te starty, które w ramach domety.pl planujecie, będą też fantastyczną przygodą i też takim etapem kolejnym tego powrotu powolnego do normalnego funkcjonowania dla Bartosza. Piotrek, dziękuję Ci bardzo. Ja chciałbym tylko, jeżeli mogę powiedzieć, chciałbym tylko jeszcze dodać, że mówimy o mnie, mówimy o Bartoszu, ale tak naprawdę na ten cały sukces, te 4 lata to jest, i myślę, że dla was to, dla wszystkich, którzy nas słuchają, to jest oczywiste, to jest praca ogromnego zespołu ludzi, to jest moja żona, to są nasi najbliżsi, którzy wkładają w to wszystko nie mniej pracy, nie mniej energii niż ja. Ja akurat, no, mam taką rolę, że dzisiaj występuję i mówię do was i w tym naszym zespole sportowym jestem tym mięśniowym silnikiem, ale ja cały czas mówię, jestem tylko jednym z puzli całej tej układanki, wcale nie najważniejszym, istotnym, ale nie najważniejszym. Każdy z tych puzli jest równie ważny i to dopiero cała ta układanka daje nam ten efekt, który mamy dzisiaj, czyli mamy chłopaka, który wraca do życia i mamy piękne imprezy sportowe, z których możemy się cieszyć. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Tomku. Pozdrawiam całą brać triatlonową, biegową, ale również szeroko pojętą sportową i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia na trasach. Do zobaczenia i usłyszenia. Piotr Rutkowski, pozdrów Bartosza, uściskaj go mocno. Dziękuję, z pewnością przekażę. A ja obiecuję, że przybiję mu piątkę, jak przekroczy metę w Pruszczu, kiedy przebiegniecie wspólnie 5 km w ramach piątki nad Radunią. Do zobaczenia. Już dziękuję. Do zobaczenia.